Witam Państwa serdecznie w środę 20 stycznia ze studia przy ulicy Floriańskiej. Dzisiaj opowiemy o nowym oświetleniu dworca, sprawdzimy jak Gliwice radzą sobie ze smogiem oraz kiedy zostanie otwarty nowy oddział muzeum. Zapraszam. Dworzec PKP zyska innowacyjne rozwiązanie. Na peronach i w tunelach zamontowano specjalne oprawy, które umożliwiają dostosowanie natężenia i koloru oświetlenia w zależności od potrzeb. Co ważne, dzięki funkcji przyciemniania oświetlenia zmniejszy się także zużycie energii. Do iluminacji wiatr na peronach i iluminacji zewnętrznej dworca zastosowano oprawy pozwalające na dynamiczne sterowanie zmianą koloru. Innowacyjne rozwiązanie polega na rozświetlaniu i podświetlaniu dworca na przyjazd pociągu. Na razie oświetlenie jest w fazie testowej. W pełni sprawne będzie dopiero po zakończeniu odbiorów, czyli dokładnie nie wiadomo kiedy, ponieważ biuro prasowe PKP nie podaje konkretnych terminów zakończenia remontu. Poznaliśmy już termin otwarcia nowego oddziału muzeum. W poniedziałek 25 stycznia dawny żydowski dom przedpogrzebowy przy ulicy Poniatowskiego zostanie udostępniony zwiedzającym. Natomiast na niedzielę 31 stycznia muzealnicy szykują coś specjalnego. To w ramach dnia otwartego Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach. Jesteśmy w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, który został oddany w ręce muzeum w listopadzie ubiegłego roku. Tutaj już się wiele zadziało, nie tylko wizualnie, ale też pojawiła się nowa wystawa. Czy to oznacza, że w najbliższym czasie tutaj też pojawią się zwiedzający? Tak, bardzo na to liczymy, oczywiście, że tak. Otwarcie dla wszystkich zwiedzających, dla wszystkich chętnych poznania tego miejsca nastąpi 31 stycznia. Pani zaczęła od tego, że jak wiele się zmieniło oprócz tych prac renowacyjnych, wiadomo, które widać i z zewnątrz i wewnątrz i na pewno wszystkich to będzie zachwycać. Tak również zmieniło się trochę wnętrze, tak? Czyli zostało dostosowane na potrzeby właśnie Domu Pamięci, czyli filii muzeum. Jest dużo informacji, w tym właśnie wystawa zapowiadająca wystawę przyszłą stałą, która powstanie, mamy nadzieję, w najbliższej przyszłości, ale też oddana zostanie sala edukacyjna, która została wyposażona na poczet prowadzenia działań warsztatów edukacyjnych dla szkół, ale też dla młodych dzieci. No i sala główna, która będzie zachwycać swoim urokiem, która zostanie takim na razie pustym miejscem do refleksji, do tego, żeby pamiętać, w jakim miejscu jesteśmy, pamiętać o historii i sobie ją przypominać. Mamy takie czasy, że trzeba o tego zwiedzającego, o tego klienta w jakiś sposób zawalczyć, też dla niego specjalną ofertę przygotować. I pytanie takie jest, na jakich klientów zwiedzających wy się tutaj nastawiacie? Nastawiamy się na wszystkich, to znaczy, tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o wiek, to od najmłodszych, od zajęcia dla małych dzieci w naszym Bajtel klubie będą od trzeciego roku życia. Nastawiamy się na szkoły, ponieważ dla nich będzie również oferta edukacyjna i gimnazja, i licea, ale też szkoły podstawowe. Nastawiamy się oczywiście na młodzież, którą będziemy chcieli tutaj zachęcić do wspólnego działania przy różnych naszych inicjatywach, festiwalach i wydarzeniach, ale także oczywiście na wymagającą publiczność starszą, dla której będą przygotowane cykle spotkań tematyczne, także dla wszystkich, ale również, co ważne, jesteśmy nastawieni bardzo mocno na turystów, dlatego że, też wiem to z doświadczenia, że takie miejsca przyciągają turystów. Już abstrahując od grup izraelskich, od grup zagranicznych, które tutaj przyjadą, żeby zwiedzić ten dom, ponieważ on jest w tym momencie, już mam nadzieję, za chwilę będzie na szlaku dziedzictwa żydowskiego, na szlaku polskim, tutaj mamy mocne instytucje w naszym terenie i w ogóle w Polsce, więc on się na pewno doskonale wpisze już za chwilę, ale również turystów zwiedzających miasto Gliwice, region, swoją architekturą, historią i tą naszą ofertą na pewno będzie zachwycał i przyciągał. W
ostatnim czasie coraz więcej mówi się w naszym mieście o skali zanieczyszczenia powietrza. Wszystko za sprawą różnorakich krajowych rankingów problemu z niską emisją. Gliwice zajmują w nich wysokie lokaty. Postanowiliśmy sprawdzić, z czego wynika taki stan rzeczy, a także w jaki sposób miasto ma zamiar uporać się z tym niewątpliwym zagrożeniem. Te rankingi są robione, powiedział, nierzetelnie. Nie chcę powiedzieć, że powietrze w Gliwicach jest dobre, tylko ranking jest, okazuje się, robiony na podstawie miast, które posiadają stacje pomiarowe i pomiary mierzone są przez co najmniej dziesięciolecie. Dopiero takie dane trafiają do tych analiz europejskich. Więc jeśli jakaś gmina na terenie Śląska nie ma stacji pomiarowej albo ma tą stację dopiero od 4 lat, to ona w ogóle się nie pokazuje w rankingach. Rada Miasta podjęła uchwałę o wprowadzeniu programu ograniczenia niskiej emisji w mieście. I tutaj można spodziewać się dofinansowania do takich inwestycji realizowanych przez mieszkańców, jak na przykład wymiana systemów ogrzewania, dofinansowanie do pomp ciepła. Od wielu lat działa program, dzięki któremu mieszkańcy mogą uzyskać jakby dofinansowanie do wymiany źródła ciepła, czyli wymiany starych pieców węglowych na nowocześniejsze. To są takie podstawowe rzeczy, które miasto robi w celu jakby ograniczenia tej niskiej emisji. Też trzeba mieć świadomość, że takie działania, które mogłyby zmienić ten stan jakości powietrza, nie da się przeprowadzić na przykład w rok, o co postuluje Śląski Alarm Smogowy. Tutaj, jeśli chodzi o infrastrukturę, no wymagany jest pewien okres czasu, moim zdaniem to jest minimum 5 lat, w którym miasto jest w stanie, czy mieszkańcy te działania wdrożyć, no bo trudno sobie wyobrazić, że wszyscy w ciągu roku zmieniają systemy grzewcze. No, nie ma takiej możliwości. W związku z niską emisją na alarm biją lekarze. Czy mieszkańcy Gliwic mają się czego obawiać w tym kontekście zdrowotnym? Przekroczenie standardów jakości powietrza wiąże się z uciążliwością, która dotyka mieszkańców. Sam mieszkam w gminie podgliwickiej, w której w ogóle nie ma sieci ciepłowniczej ani gazowej, więc tam no, wszyscy użytkują paliwa węglowe i faktycznie w takich okresach niskiej temperatury i wyżu te standardy jakości powietrza są przekraczane. Nie jest tak, że nie ma tych zagrożeń dla, no, nie wiem, chociażby stanu gardła czy chrypki. Oddolnie samemu od siebie, jeżeli ktoś ma przykładowo piec węglowy, no przede wszystkim powinien palić dobrej jakości paliwem. Nie miałem węglowym, nie śmieciami, jak to często ma miejsce. I to jest taka pierwsza i podstawowa sprawa. Trzeba zacząć od siebie, od tego, co wrzucamy do pieca. I to wszystko w dzisiejszym serwisie wiadomości telewizji Imperium. Przypominamy, można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom oraz w internecie. W imieniu Dawida Remisza zapraszam na informacje sportowe. Dzień dobry, witam Państwa, Dawid Remisz, zapraszam na serwis sportowy. Nowy napastnik Piasta Gliwice, 2,5-letnią umowę z liderem Ekstraklasy podpisał Maciej Jankowski. Wcześniej piłkarz reprezentował barwy Wisły Kraków i Ruchu Chorzów. Dotychczas w Ekstraklasie 26-latek rozegrał 156 spotkań, zdobywając 33 bramki. W tym sezonie w barwach Wisły Snajper w 19 meczach zaliczył 4 trafienia i 4 asysty. W ostatnim meczu rundy zasadniczej rozgrywek o Mistrzostwo Trzeciej Ligi Mężczyzn siatkarze AZS-u Gliwice ulegli Exact System Norwich Częstochowa 0-3. Ostatecznie akademicy sklasyfikowani zostali na 5. miejscu, co oznacza, że dla nich sezon już się zakończył. Gliwiczanie zostają na 3. szczeblu rozgrywkowym. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego popołudnia, do zobaczenia.